Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. Azar Javed. Coś ci to mówi? Obiło mi się o uszy. Dlaczego szukasz Javeda? Powiedzmy, że żyć Javeda ma umówione spotkanie z moim butem. Normalnie kasuję za to pieniądze, ale tobie powiem gratis. Sprawą salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Kontynuuj. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. Kto może pracować dla Javeda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim. Może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. Informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Wiesz coś więcej o więźniu z Salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnicę, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. Jeszcze jedno. Sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę, zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę o północy. Wiedźmina, coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Pływaj, koleś. Zostaw tę panią w spokoju. To nie jest żadna pani, tylko kurwa. Kurwy żałujesz? Zanim odejdziesz, przeproś za swe fatalne maniery.
Coś ci się we łbie poprzewracało, dziadu chędożony. Won! Albo cię potnę. A jak już przeprosisz, zgłoś się do kapitana Vincenta i wyznaj mu, że jesteś przestępcą i podłą gnidą. Wyjmij mieczyk, przybłędo. Nie zabijam bezbronnych. Zmarnowałeś swoją szansę. Na niego! Zachować czujność! Poszedł! Mam tu sprawę do załatwienia. Spieprzaj albo zatłukę cię jak psa! Spróbuj szczęścia. Brać go! Oto część miasta zamieszkana przez starsze rasy. Krasnoludzcy rzemieślnicy i elfi artyści. Hej ty, spływaj stąd! Nieładnie napastować kobiety. Znikaj, póki możesz. Ta pani jest pod moją opieką. W takim razie już jesteś trupem. Wróciłeś. Dzięki za pomoc mamy już spokój. Nareszcie same szefujecie. Zgłupiałeś? Opiekują się nami miejscowe chłopaki. Nie mogli poradzić sobie z tymi cudakami, to wzięłyśmy sprawę we własne ręce. No cóż, wasz wybór. To jak będzie? Mamy tu dla ciebie 200 orenów, chyba że wolisz odebrać zapłatę w inny sposób. Płać, nie kombinuj. Jak chcesz, twoja strata. Oto pieniądze. Dzięki. Wiedz, że naprawdę jesteśmy ci wdzięczne. Kurwy swój honor mają. Opowiem dziewczynkom, co dla nich zrobiłeś. Możesz liczyć na spory rabat.
czuję, że umrę. Jestem pasarem, sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magik. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Gdzie go znajdę? Znajdziesz go w misiu kudłaczu, ale nie wiem, czy będzie chciał z tobą gadać. Gość nazywa się Kolman. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co, kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pieńku z wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera, do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Cholera. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Zajmujesz się też hazardem? Jestem kurwa absolutnym mistrzem pokera. A co? Zagramy? Masz jaja, żeby ze mną zagrać? Sprawdź. Żebyś kurwa wiedział. Choćby teraz. Thank you.
Spać mi się chce. To? Spokojnie, to tylko wiedźmin. Tylko? Geralt, witaj! Co tu się stało? Ubili Colmana, tego dealera. Akcja pokazowa. Wybili szybę i wpakowali mu 3 bełty w brzuch. Użyli rozpryskowych grotów hawekarskiej specjalności. Tylko najbardziej chciwe, pewne siebie skurwysyny mają odwagę handlować tym paskudztwem. Za to idzie się na tortury. Kto go zabił? Wiewiórki, psia mać. Teraz ludzie będą mówić, jaki to dobry człowiek był, jak pomagał staruszkom. Czuję, że znowu jakiś pogrom się szykuje. Urządzili sobie gówniarze przeklęci listę wrogów i ich usuwają, nie licząc się z konsekwencjami. Dlaczego Colman? Jakiś elfim łokos pewnie przedawkował, więc się mszczą. Na jednym z bełtów był świstek pergaminu z napisem Handlarz Białą Śmiercią. Sprzedawał fistech młodym nieludziom. Po promocyjnych cenach, taka jego mać. Wiesz, jak to uzależnia. Dziwi mnie tylko, że zdecydowali się na taką akcję w środku miasta. Czują się mocni, bo się ponoć dorwali do jakiegoś transportu z bronią. Ktoś pękł i zdecydował się z nimi handlować. Osobiście podejrzewam Harena Broga. Co za czasy. Rozpryskowy grot, który wchodząc w brzuch, wychodzi plecami w 3 miejscach, robiąc gulasz z organów wewnętrznych. Hawekarska specjalność. Jest bezużyteczny w walce z opancerzonym żołnierzem. Rozpryskuje się nawet na lekkiej zbroi. Służy do zabijania cywili, okrutnie, na pokaz, ku przestrodze. Domyślam się, skąd pochodziła broń, którą zabito Colmana. Muszę unikać podobnych sytuacji, zachować neutralność, nie mieszać się. Bywaj. Czego? Wyglądasz na doświadczonego pięściarza. A nie jeden ryj się obiło, a co? Pokonałem grubego Anselma. Teraz szukam godnego przeciwnika. Masz coś do grubych? Owszem. Lepiej dla ciebie, żebyś nie był specjalnie przywiązany do zębów, bo właśnie wkurwiłeś Dundę. Spokojnie. Najpierw ustalmy stawkę. 75 oreniaków. Wchodzę. Uderz mnie! Zostań tam, gdzie jest! Co się stało? Widzę podwójnie. Wygrałem.
Czas się rozliczyć. Bierzcie co chcecie. Dwie nalewki z mandragory, złoty naszyjnik lub 150 orenów. Wezmę nalewki z mandragory. Są twoje.